W jednym z poprzednich filmów mówiliśmy o tym, że mnożenie macierzy przez wektor zadaje nam odwzorowanie liniowe. Żeby to przypomnieć, powiedzmy, że mamy jakąś macierz. Na przykład 1, 2, 3, 3, 2, 1. No i teraz taką macierz możemy pomnożyć przez wektor, który ma trzy współrzędne, na przykład x, y, z, nazwijmy to. No i w wyniku dostajemy jakiś tam wektor o dwóch współrzędnych. No może napiszmy pierwszą współrzędną. Pierwsza współrzędna jest x plus 2y plus 3z. No może jeszcze drugą też już napiszmy 3x plus 2y plus z. I to przyporządkowanie wektorowi x, y, z tego właśnie wyniku mnożenia macierzy przez ten wektor zadaje nam odwzorowanie liniowe, no w tym wypadku z przestrzeni R3 w przestrzeń R2. No, trzy współrzędne, dwie współrzędne. W tym filmie zobaczymy, że w pewnym sensie jest to najbardziej ogólny przykład odwzorowania liniowego, to znaczy, że każde odwzorowanie liniowe można zapisać jako mnożenie macierzy przez wektor. Teraz zacznijmy od zdefiniowania pewnej szczególnej macierzy. To będzie taka macierz o n wierszach i n kolumnach. I teraz pierwsza kolumna będzie taka, że ma 1 w pierwszym wierszu, poza tym same 0. Druga kolumna ma 0 w pierwszym wierszu, 1 w drugim wierszu, poza tym same 0. Trzecia kolumna ma 0, 0, potem ma 1, potem ma same 0. No i tak dalej, prawda, aż do ostatniej kolumny, która ma same 0 i na ostatnim miejscu ma 1. To jest taka macierz n na n. No, nazywamy ją macierzą jednostkową, oznaczamy zwykle przez i n. No i za chwilę może zobaczmy i3 na przykład. Co to jest i3? No, to jest taka macierz, która na przekątnej ma jedynki, a poza tym same zera. Czyli i3 to jest 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. No to jest i3. Teraz ta macierz ma taką własność, że jeżeli zechcemy pomnożyć tę macierz przez jakiś wektor, może tutaj zmieścimy ten wektor, powiedzmy x1, x2, xn, prawda? To jest nasz wektor x. Teraz jeżeli pomnożymy go przez macierz in, no to co dostaniemy? No, prawda? Jak mnożymy macierz przez wektor? No mnożymy to razy to, no a poza tym są same zera, czyli to będzie pierwsza współrzędna tego wyniku, to będzie x1, potem druga współrzędna, czyli to razy to, czyli 0 razy x1 plus 1 razy x2 plus potem 0 x2, no i tak dalej, czyli to jest po prostu x. No czyli widzimy, że ta macierz jednostkowa no, reprezentuje nam odwzorowanie tożsamościowe. Prawda? Każdemu wektorowi przypisuje ten sam wektor. Teraz kolumny tej macierzy jednostkowej noszą nazwę, specjalną nazwę, czyli tak, to jest pierwsza kolumna, oznaczmy ją przez E1, druga kolumna E2 i tak dalej, aż do EN. No, czyli to są wektory. I te wektory z Rn noszą nazwę bazy standardowej albo inaczej kanonicznej. To jest baza standardowa zwana inaczej bazą kanoniczną w Rn. No więc tak, co to znaczy, że to jest baza? No to znaczy, że po pierwsze te wektory rozpinają nam Rn, czyli każdy wektor daje się zapisać jako kombinacja liniowa tych właśnie wektorów, a po drugie, że one są liniowo niezależne. No zacznijmy od rozpinania, czyli czy każdy wektor daje się zapisać jako kombinacja liniowa tych wektorów. No to weźmy jakiś wektor z Rn, dowolny, a1, a2, an. No, oczywiście zgodnie z regułami dodawania w Rn możemy go zapisać jako a1, 0, 0 plus 0, a2, 0 i tak dalej. No już widać, co się dzieje, prawda? Plus i na końcu takie 0, 0, same 0 i na końcu a,
n. No a z kolei to jest a1 razy e1, prawda? Bo e1 to jest właśnie taki wektor, czyli a1 razy e1 to jest dokładnie to, plus a2 e2, plus a3 e3 i tak dalej, plus an e n. Czyli widzimy, że każdy wektor 0n no możemy zapisać jako kombinację liniową właśnie tych naszych wektorów, tej naszej domniemanej bazy standardowej. Czyli widzimy, że ten układ wektorów rozpina nam Rn. Teraz, że one są liniowo niezależne, no co to znaczy liniowa niezależność? No, że taka, jeżeli taka kombinacja liniowa tych wektorów jest 0, to znaczy, że wszystkie te współczynniki muszą być 0. No ale teraz, jeżeli przeczytamy tę równość w drugą stronę, to widzimy, że taka kombinacja liniowa to jest po prostu ten wektor. Teraz, kiedy taki wektor jest 0? No wtedy, kiedy wszystkie współczynniki są 0. Wobec tego wszystkie te współczynniki muszą być 0 i rzeczywiście są to wektory liniowo niezależne. No więc to jest macierz jednostkowy. No i ona reprezentuje, jak już powiedziałem, mnożenie przez ten wektor, to jest takie odwzorowanie tożsamościowe. Dobrze, a teraz powiedzmy, że mamy dowolne odwzorowanie, może nazwijmy je L, które chce działać sobie z Rn w jakieś tam Rm. Niekoniecznie w ten sam wymiar, może być jakiś inny wymiar. No i powiedzmy, że mamy taki wektor x, który należy do Rn. No dobrze, ale teraz już wiemy, że każdy wektor L od x możemy zapisać jako taką kombinację liniową, czyli x, który siedzi w Rn. Wiemy, że taki x możemy zapisać jako x1 e1 plus x2 e2 plus xn en, prawda? Gdzie x to jest właśnie, to są jego współrzędne x1, x2, xn. No dobrze, czyli L od x to jest L od, no x możemy zapisać jako taką kombinację liniową, czyli x1 e1 plus x2 e2 plus, no i tak dalej, xn en. No dobrze, ale to jest odwzorowanie liniowe. Co to znaczy? Że wartość odwzorowania na sumie wektorów to jest suma wartości, czyli tę równość możemy tutaj kontynuować. L od x1 e1 plus L od x2 e2 plus i tak dalej, aż do L od xn e n. No dobrze, ale znowuż to jest odwzorowanie liniowe, czyli wartość od wektora pomnożonego przez liczbę, to tę liczbę możemy wyciągnąć przed, jakby przed znak tego odwzorowania. Czyli to, co tutaj jest, to jest x1 L od E1 plus x2 L od E2 plus i tak dalej xn L od En. No dobrze, ale teraz L od E1 to jest pewien wektor z Rm, prawda? Czyli te rzeczy tutaj, czyli ta rzecz należy do Rm, ta rzecz należy do Rm i tak dalej. Czyli co to jest właściwie? Jeżeli przypomnimy sobie, co to jest mnożenie macierzy przez wektor, to widzimy, że to, co jest tutaj, to jest dokładnie pomnożenie macierzy. Jakiej macierzy? O kolumnach L od E1, L od E2, L od En przez wektor o współrzędnych, no przez nasz wektor x1, x2, xn. Prawda? Czyli tutaj to jest macierz, która ma m wierszy i n kolumn. Czyli wobec tego widzimy, że wartość dowolnego, to jest dowolne odwzorowanie liniowe, zawsze ono jest reprezentowane przez pewną macierz, no a ta macierz otrzymujemy ją w ten sposób, że musimy policzyć wartość tego odwzorowania. Kolejne kolumny tej macierzy to są wartości naszego odwzorowania L na wektorach bazy standardowej. Czyli innymi słowy, nie powinno nas to dziwić, to znaczy wartość odwzorowania, odwzorowanie liniowe jest kompletnie wyznaczone przez swoje wartości na bazie. I
to jest właśnie ta baza L od E1. Jak znamy te wektory, to znamy wartość odwzorowania na dowolnym wektorze x o współrzędnych x1 aż do xn. Tak? Czyli widzimy, że dowolne odwzorowanie liniowe może być reprezentowane przez mnożenie wektora przez pewną macierz. No, dowolne odwzorowanie liniowe, tutaj w tej chwili mówimy o odwzorowaniach z Rn w Rm. No i dla ogólniejszych przestrzeni wektorowych, skończeni wymiarowych, również jest to prawdą przy pewnych uściśleniach. No dobrze, zobaczmy teraz pewien przykład. Zróbmy przykład tego, jak znaleźć taką macierz. Czyli powiedzmy teraz, że mamy odwzorowanie T, które będzie działało z R2 w R3. No i co? Powiedzmy T od X1, X2. No to co? Pierwsza współrzędna to będzie X1 plus 3X2. Druga współrzędna jest 5X2 minus X1. I trzecia współrzędna będzie 4X1 plus X2. No albo może w takiej zapiszmy jeszcze w takiej drugiej notacji wektorowej T od wektora x1, x2, tak pionowo, prawda, to jest kwestia konwencji, czy piszemy wektory poziomo, czy pionowo, więc może przyzwyczajajmy się do obydwu zapisów. Pierwsza współrzędna to jest x1 plus 3x2, druga współrzędna jest 5x2 minus x1 i trzecia 4x1 plus x2. No, można łatwo sprawdzić, że to jest odwzorowanie liniowe, nie będziemy tutaj tego robić. No i teraz znajdźmy właśnie tę macierz, czyli no widzimy, że kolumny tej macierzy, ta macierz będzie miała dwie kolumny, prawda, bo kolumn jest tyle, ile wymiar tego tutaj R2, no i kolejne kolumny powstają przez działanie T na wektory bazy standardowej, czyli pierwsza kolumna to będzie T od E1, teraz E1, tutaj E1, no to jest wektor 1, 0. Czyli ile jest T od E1? No dobrze, czyli tutaj wstawiamy x1 równe 1, x2 równe 0. Czyli to jest tak, 1 minus 1, 4. No i E2 to jest 0, 1. Czyli T od E2 to jest 3, 5, 1. Czyli, no i teraz ta macierz, czyli zobaczmy, T od X, czyli T od X1, X2, no sprawdźmy, to powinna być właśnie ta macierz, czyli 1, minus 1, 4, 3, 5, 1, mnożone przez wektor x1, x2, no i pomnóżmy to, sprawdźmy jeszcze, czyli co? x1 plus 3x2, tak, to razy to plus to razy to, potem jest minus x1 plus 5x2, druga współrzędna i trzecia 4x1 plus x2. No i rzeczywiście odzyskaliśmy to odwzorowanie. Czyli widzimy, że na każde odwzorowanie liniowe z R, N w Rm może być zapisane jako mnożenie pewnej macierzy przez wektor.